Model ML1640 to propozycja taniej drukarki laserowej do zastosowań domowych. W dzisiejszym teście przyjrzymy się, co ma do zaoferowania urządzenie kosztujące około 250 zł. Drukarka po wyjęciu z kartonu prezentuje się całkiem nieźle, a czarna obudowa wygląda elegancko. Model ML1640 należy do najmniejszych w ofercie Samsunga i bez problemu zmieści się na małym studenckim biurku. Czas wydruku pierwszej strony, podczas gdy urządzenie jest już włączone, ale pozostaje w stanie spoczynku, to około 10 sekund. A 10 pierwszych stron Samsung ML1640 wydrukuje nam po 44 sekundach. Efektywna rozdzielczość drukarki wynosi 1200x600 dpi, co jest dobrym wynikiem w tej klasie urządzeń. Samsung posiada jeden podajnik, w którym pomieścimy 150 kartek, natomiast odbiornik jest mniej pojemny i jest w stanie przyjąć 100 arkuszy papieru. Wraz z drukarką otrzymujemy toner startowy, który powinien wystarczyć na wydrukowanie około 700 stron. ML1640 nie pozwala osiągać dużych przebiegów, 5000 stron na miesiąc to maksimum jego możliwości. Na uwagę zasługuje jednak mnogość sterowników. Drukarkę zainstalujemy bowiem na systemach Windows od wersji 2000 wzwyż, Mac OS X 10.3 do 10.5 oraz Linux. Odgłosy wydawane przez testowany model są dosyć charakterystyczne dla drukarek Samsung z tego segmentu. Wyraźnie da się słyszeć odgłos pracującego mechanizmu oraz wchodzącego na obroty lasera, co przy dłuższych wydrukach może być dość męczące, a nawet irytujące. Podsumowując, Samsung ML1640 nie zaskakuje praktycznie niczym. Nie ma jednak czego oczekiwać od drukarki kosztującej około 250 zł. Dziękuję za uwagę i zapraszam do szczegółowej recenzji na wideotesty.pl.